przygotowanie do jazdy. Zaczniemy od sprawdzenia sygnału dźwiękowego. Działa. Otwieramy maskę pojazdu, pociągając za dźwignię. Poziom płynu hamulcowego sprawdzamy w tym zbiorniku. Powinien się zawierać pomiędzy minimum a maksimum. Poziom oleju silnikowego sprawdzimy wskaźnikiem. Powinien się zawierać pomiędzy minimum a maksimum na wskaźniku. Poziom płynu chłodzącego sprawdzimy w tym zbiorniku. Powinien zawierać się pomiędzy minimum a maksimum. Poziom płynu do spryskiwaczy sprawdzimy w tym zbiorniku. Ocenimy, czy jest. Uzupełnimy do pełna. Po sprawdzeniu zamykamy pokrywę komory silnika. Sprawdzamy światła zewnętrzne pojazdu. Stacyjkę ustawiamy w pozycję zapłon. Włączamy światło mijania. Światło mijania lewe działa. Światło mijania prawe działa. Włączamy światła pozycyjne. Światło pozycyjne lewe przednie działa. Światło pozycyjne prawe przednie działa. Światło pozycyjne tylne prawe działa. Światło pozycyjne lewe tylne działa. Włączamy światła kierunkowskazów lewych. Światło kierunkowskazu lewego przedniego działa. Boczne lewe działa. Światło kierunkowskazu lewego tylnego działa. Włączamy światło kierunkowskazów prawych. Światło kierunkowskazu prawego przedniego działa. Bocznego prawego działa. Światło kierunkowskazu prawego tylnego działa. I teraz kolejny. Włączamy światła przeciwgłowe tylne. Światło przeciwgłowe tylne działa. Włączamy światła awaryjne. Sprawdzamy światła awaryjne. Przednie lewe działa i przednie prawe działa. Światło awaryjne boczne prawe działa. Lewe boczne działa. Światła awaryjne lewe tylne działa. Prawe tylne działa. Światła cofania włączamy poprzez wrzucenie biegu wstecznego. Światło cofania prawe działa. Lewe światło cofania działa. Światła hamowania stop sprawdzamy wciskając pedał hamulca. Prosimy egzaminatora o potwierdzenie działania świateł hamowania stop z tyłu. Światła hamowania stop działają.